Nie miałam serca odejść, nie chciałam patrzeć na twój płacz. Za chwilę powiem koniec, a ty wpadniesz w dziki szał. Łaski lecą. Zapraszam serdecznie na mój wywiad w premierowym music. Ania Leon. Cześć, tej premierowy music. Zapraszam Was na wywiad z Anią Leon, która właśnie wydała swój debiutancki album Łezki. Z pewnością znacie jej hit Łezki. Właśnie o nim dzisiaj porozmawialiśmy, o całej płycie, o openerze i nie tylko. Zapraszam. Czytałem o tym, że studiowałaś w Los Angeles, że rozwijałaś się tam i jakby stawiałaś te kroki, żeby pewnie dużo inspiracji pojawiło się stamtąd przy tym albumie. No i właśnie twoja muzyka ma ten światowy poziom i w sumie jak miałem wywiad też z Darią, która studiuje w Wielkiej Brytanii i też słychać u niej to totalnie inne brzmienie niż wśród artystów, nie obrażając oczywiście, bo to też ma super wartość, ale słychać ten taki kunszt inny, że już tą inną inspirację, tych innych producentów, tą inną szkołę w ogóle, która gdzieś tam się pojawiała. No i u ciebie właśnie słychać to, że robisz to świadomie i na bardzo dobrym poziomie i nawet słuchając wielu twoich utworów, a przynajmniej trzech takich na pewno, to myślę, że mogłabyś deptać po prostu Billie Eilish po piętach. O Jezu, no i powiedz nie. mi, dlaczego wybrałaś Polskę, a Dzięki. Nie zostałaś tam i nie realizowałaś swojej kariery w Stanach Zjednoczonych? Wiesz co, do Stanów wyjechałam, jak miałam 18-19 lat. Byłam dzieciakiem naprawdę. Pojechałam tam z moją siostrą, potem nasz wróciła, znaczy na chwilę tylko była ze mną, miesiąc, dwa. Potem tam zostałam sama. To było takie trochę zderzenie z wielkim światem. Na początku się bardzo zachłysnęłam, w sensie, że mi się bardzo podobało. Jarałam się wszystkim, co było dookoła mnie, przede wszystkim tą szkołą, bo poznałam świetnych ludzi, miałam świetnych nauczycieli, którzy byli takimi muzykami z krwi i kości. Tam to nie były studia, to była szkoła muzyczna. Ja tam pojechałam po prostu nauczyć się czegokolwiek z muzyki, bo ja wcześniej nie miałam takiej wiedzy w ogóle. I tam miałam takie pierwsze zderzenie ze sceną, z pianinem, z muzykami na scenie, z zespołem w ogóle. I to wszystko było takie świeże, piękne i rzeczywiście wszystko nowe. Ale jak to się powoli zaczęło kończyć, czyli wiesz, moi znajomi wyjechali już do domu, bo byli po kursie, bo ten kurs trwał półtorej roku, nie godziny, to taką poczułam pustkę. I miałam możliwość oczywiście tam zostać, bo chciałam iść na studia zaraz po tej szkole. Zaczęłam tam studia, tylko że na studiach już musiałam tam w Stanach mieć, miałam dwa wyjścia, albo jazz, albo operę, czyli bardziej klasycznie. Wybrałam jazz, chociaż tak ciężko powiedzieć, czy wybrałam, bo w Stanach jest tak, że pierwsze dwa lata nauki to jest podstawa, czyli ja musiałam się uczyć matematyki, języka angielskiego i takich tak rzeczy, które już myślałam, że nigdy w życiu do nich nie wrócę. I sobie wzięłam tam parę jeszcze zajęć, oczywiście z muzyki, ile mogłam, to brałam. Ale gdzieś zaczęła mnie doskwierać taka maksymalna tęsknota za tym jednak, za domem, za rodziną, za bliskimi. I stwierdziłam, że nie dam rady po prostu, bo taka była perspektywa tego, że musiałam tam zostać jeszcze na kolejne 4 lata. I wiedziałam, że to po prostu nie mój dom. Okay. A czy zaczęłaś coś już tam tworzyć? Powstały jakieś twoje utwory pierwsze tam, czy raczej tylko nauka była? Wiesz co, nie. Tam był zupełnie inny etap. Tam było w ogóle poznawanie muzyki, poznawanie gatunków muzycznych wszystkich. Ja zaczęłam wszystkiego słuchać. Dużo było koncertów, chodziłam też na wiele koncertów, ale nie takich wielkich, jak tutaj, prawda, takie mainstreamowe, tylko na koncerty moich nauczycieli, moich znajomych, wiesz, takich mniejszych knajpeczkach i to mi się bardzo podobało, bo wiesz, dużo się uczysz od ludzi, którzy też są na podobnym etapie do ciebie, tylko że mają więcej odwagi zdecydowanie i wiesz, i próbują, to było fajne. Miałam też tam swój zespół, z którym występowałam, co prawda może z 3 razy, ale było. Ale też mieliśmy próby i też się patrzyłam, jak próbowałam już ogarnąć, jak to działa.
I to był taki zalążek chyba tego wszystkiego, co się działo, dzieje teraz. Jakby budowałam tą świadomość w sobie, kim ja tam chcę być w tej muzyce, co ja chcę robić, co mi się podoba, a co na pewno nie. Przechodząc do płyty twojej, która super łączy wiele klimatów i łączy radość ze smutkiem, taniec ze spokojem, tą jasność z mrokiem. I miejscami wprawia nawet w trans, w tym utworze Paranoid chyba jest najbardziej to takie zauważalne, chociaż myślę, że nie tylko. I są to właśnie te dwa światy, o których powiedziałem, w sumie tak na topie te dwa światy, bo jak w Stranger Things jest tam ten klimat zauważalny. Tak. No i właśnie tytułowe łezki z porównaniem z Got to Go, jak po prostu łączysz klimat taneczny z taką balladą do przytulania wręcz nawet, bo Got to Go to moim zdaniem taka najbardziej romantyczna część twojego albumu, która gdzieś dziękuję. Bardzo... Chociaż pod koniec ma taki lekki... Tak, ale ma ten taki moment swój, że jest, że chwyta po prostu. Utwór Przypadki i You and I oraz Tangy Paranoia. Tak sobie zestawiłem te utwory, bo one się bardzo różnią ze sobą, ale ten Tangy Paranoia to chyba moje ulubione, choć przyznam szczerze, że ciężko wybrać ulubioną, bo tak naprawdę dawno nie słyszałem albumu tak całego, który tak bardzo by mnie wkręcił i który mógłbym sobie włączyć jednocześnie do samochodu, na słuchawkach, w pracy, nawet wieczorem przy świecach, bo jest w nim coś takiego niepowtarzalnego. Dzień. A powiedz mi, co ty byś jeszcze tu dała, mówiąc słuchaczom, którzy nas będą oglądać, dlaczego mają posłuchać twojego albumu? To jest płyta, którą ja zrobiłam razem właśnie z Arkiem Koperą i z Mariuszem Bielskim. My się spotkaliśmy i po prostu od początku tam wszystko działało, wszystko kliknęło. Jakby bardzo długo szukałam ludzi, z którymi chciałabym stworzyć taką płytę i to jest naprawdę jak szukanie igły w stogu siana. Jest bardzo dużo producentów, z którymi ja współpracowałam i z którymi mimo tego, że nie wiem, pokazywałam im swoje inspiracje, to co mi się podoba, nigdy nic takiego szczególnego dla mnie nie, z tej współpracy nie wyszło. A z Mariuszem i z Arkiem siedliśmy na początku na próbę i ja już wiedziałam, że po prostu te nasze drogi się maksymalnie łączą. I to są po prostu, my wszyscy, w ogóle to była pandemia i mieliśmy dużo czasu na to, chłopaki mieli na to czas i mam wrażenie, że każdy z nas oddał jakby całego siebie na tą płytę. To nie była po prostu kolejna praca, kolejne jakby zadanie, kolejny projekt, tylko kawał serca oddaliśmy tam po prostu i chyba to słychać, mam nadzieję. Tak, nie no, to pewnie, że słychać. A taki utwór, który tobie jest dziś najbliższy, już po premierze, po oddaniu albumu? Wiesz co, mi się zmienia, co tak naprawdę co miesiąc mam wrażenie, że mówiłam, że to inna piosenka z moją ulubioną. Jak były łezki, teraz powiem ci, że chyba You and I. Bardzo mi się chyba tak jakby wkręcił na nowo. Uwielbiałam Zamilcz jeszcze przed premierą płyty, bardzo chciałam, żeby to był singiel. No różnie. No myślę, że chyba... Ale słuchasz jeszcze tego albumu, czy już... Nie, już nie. Wiesz co? Ciężko siebie samej słuchać. Ja lubię słuchać rzeczywiście, jak stworzymy coś i od razu sobie wrzucam do samochodu i wiesz, maksymalnie podkręcam głośniki, bo mnie musi być grubo z głośnikami i duży bas i słucham tego, czy to jakby mi siedzi. To na pewno, ale no to nie trwa długo. Okej. Ty już płyta odstawiona na półkę i teraz tylko grać na żywo. Teraz gramy na żywo. Tak. No okej, okay. No, super. A powiedz mi, co cię, bo powiedziałaś o tym, że stworzyliście, oddaliście całe serducho w ten projekt, a co tak naprawdę, poza też tymi ludźmi, co cię inspiruje do tego, że ty siadasz i tworzysz w sumie taką mroczną dość muzykę? Wiesz co... Chociaż mroczna może kojarzy się z metalem, ale ona nie jest metalowa. Nie, ale ja nie mam też nic do metalu tak naprawdę. Powiem szczerze, że jednym z najfajniejszych koncertów, na których byłam, to właśnie było w mojej szkole. Mój znajomy dał koncert właśnie metalowy. To było świetne w ogóle doświadczenie. Ja byłam na czymś takim pierwszy raz w życiu i w sumie podeszłam do tego tak sceptycznie, no bo oczywiście nigdy nie słuchałam. I poszłam tam i w ogóle nie spodziewałam się, ile emocji można przekazać, śpiewając w taki sposób. No to było niesamowite, także każdemu polecam, jakby nie, żeby się nie zrażać, tylko żeby spróbować.
iść na taki koncert. No oczywiście pogodnie, nie moja bajka, ale, ale cała reszta była okej. Okay. Bezpiecznie, w ogóle jest bezpiecznie dookoła. ale wracając do tego mroku, to powiem szczerze, że nie wiem. To jest tak, że ja po prostu słucham takiej muzyki. Zawsze mi się podobało, jak to brzmienie było ciemne, mroczne, takie tajemnicze, nostalgiczne lubię. Takie, kurczę, niestety smutne. Gdzieś to, no i musi być z tym mocnym, mocnym basem i zawsze wtedy mam ciary i czuję, że to jest to. Okej. Okay. To chyba kwestia gustu, wiesz? Po prostu. No właśnie, bo tak naprawdę można też trochę porównać to, co robisz, do tego, jak Billie Eilish zaczęła. Mm-hmm. To też powiedziałem, ona też zaczęła dość mrocznie, ona też na początku, tak. Jak o niej usłyszeliśmy, to słyszeliśmy o niej w cudzysłowie trochę zakompleksiona dziewczynka, która się pojawiła. Mm-hmm. No, oczywiście nie przypisuję tej cechy dla ciebie, ale tak ona się pojawiła z taką muzyką i ona w sumie dała trochę trend takiej muzyce ciemnej, która właśnie się bardzo rozwija. Myślę, że właśnie też to pomogło, ten debiut Billie na skalę światową, tobie, żebyś ta płyta się ukazała? Że po prostu ludzie uwierzyli w to i powiedzieli, okej, ten dark pop się przyjmie, bo w sumie no mało jest artystów, którzy robią taką muzykę. Myślę, że rzeczywiście ona jest jakimś takim fenomenem na pewno, bo udało jej się taką muzykę, jaką ona stworzyła, wejść na totalny mainstream. I rzeczywiście jej słucham w ogóle w radiu, gdzie chyba wcześniej to nie miałoby racji bytu, nie? Podejrzewam, że tak, że ludzie, wiesz, no, jak już coś jest w radiu, jak już coś jest popularne, to ludzie uważają to, że to jest już po prostu okej. Okay. Mam takie wrażenie, że jak coś jest świeże, inne i to my się boimy. Cały czas mam wrażenie, że w Polsce przede wszystkim ta inność jeszcze jest taka bardzo negowana. No niestety ludzie się boją wejść w coś, co jest nowe, ciekawe, ale nienormalne. I myślę, że zdecydowanie mi pomogła w tym, żebym mogła właśnie wejść w to z takim, a nie innym jakby odzewem. Przynajmniej na razie jest okej. Okay. No tak, ale właśnie też słyszałem twoje utwory w jednej ze stacji radiowych. Było tak, że co każdy dzień była puszczana inna piosenka z płyty, bo to była płyta tygodnia. I to też było fajne, że pośród takich utworów pojawiła się nagle, to chociażby nawet twoje łezki, no są, myślę, że nietypowym utworem. W sumie dobrze, że masz taki singiel. Pierwszy taki, który jest już gdzieś przypisany do ciebie i ktoś po prostu pomyśli o Ania Leon, nie? I będzie o tym wiedziała. No to jest dla mnie, wiesz, jeszcze troszeczkę... Dobrze, że łezki, a nie cover Miłość Krzysztofa. Chociaż powiem ci, że tak, no to mnie cieszy, ale rzeczywiście ten cover Krzysia też jest ze mną cały czas. Okay. Jak ludzie... Na Instagramie to nawet widzę, jak coś tam postują, to często się zdarza, że to jest ten cover Krzysia. Okay. Ale ja się cieszę. Generalnie ten cover był dla mnie wielką niespodzianką, że w ogóle mogliśmy coś takiego zrobić. No to był początek, prawda? To był początek. Ty się pojawiłaś w Kajaksie i dostałaś taką propozycję, żeby to nagrać. Czy ty byłaś w tym projekcie u nich? Jak to? Nie, pojawiłam się w Kajaksie, ale to nie tak, że pojawiłam się w Kajaksie i dostałam ten projekt, okay. Nie? Byłam już dłużej w tym Kajaksie, ale zaczęliśmy działać dopiero po jakichś paru miesiącach. No i właśnie stwierdziliśmy, że fajnie było się by przedstawić takim numerem. Mm-hmm. No i to było spore wyzwanie. Okay. I co na to Krzysiek Zalewski? Wiesz co, nie wiem, tak nie naprawdę. Wiesz. Ja z nim nigdy na ten temat nie rozmawiałam, ale on wydaje mi się, że chyba jest zadowolony. Kiedyś miałam, raz chyba z nim rozmawiałam, no to wierzę, to ja, wierzę, zrobiłam tą piosenkę. Był bardzo miły, także chyba mnie lubi. Okej, okay, no to super. Tak w sumie już o tym, że jest już ta płyta, już pokazałaś siebie, pokazałaś, że ten dark pop wybrałaś i robisz to w ten swój sposób. I to jest to, co stricte w muzyce cię kręci, czy to jest ten pierwszy przystanek do tego, co będziesz chciała dalej robić? Czy otwierasz się na tym, żeby zrobić hit radiowy niczym Dua Lipa? Nie. Nie widzisz siebie? Nie widzę się tam, nigdy okay. się tam nie widziałam. Nigdy się nie widziałam w ogóle w popie za bardzo. Wydaje mi się, że ta płyta jest takim zalążkiem tego, co byśmy chcieli tak naprawdę zrobić z Arkiem.
następnie. To takie, wydaje mi się, że było fajne przedstawienie się ludziom, co nas kręci, co nam się podoba, jaka muzyka nam się podoba, ale chciałabym to wejść troszeczkę mocniej. Okej. Okay. Tak. No jeszcze jakieś połączenie z hip-hopem. To też lubię. Tak, super. Też lubię. Wystąpiłaś już na męskim graniu w Poznaniu, na openerze, w sumie na scenach wymarzonych dla wielu artystów. Tak. Jak emocje, jak wrażenia, jak było? Opowiadaj. No, ja powiem Ci, że średnio ja w ogóle pamiętam ten moment. Nie dlatego, że piłam, tylko dlatego, że to są takie emocje. Zresztą ja mam dość spory problem, żeby tak na luzaka wyjść na scenę. Ja to raczej mam przed wejściem taką lekką histerię. Czy uciekać, wiesz, na laskę, czy jednak zostać. Okay. No i jak już wchodzę, to ta pierwsza piosenka jest najtrudniejsza. No i potem trochę luzuję i już się tym staram cieszyć. I najfajniej jest, jak widzisz tą reakcję ludzi, która na openerze chyba była, no zdecydowanie najpiękniejsza reakcja, jaką widziałam. Dotychczas to była na openerze. Okej, okay, już ludzie śpiewają refren. Tak, śpiewali, tańczyli, bawili się i wiesz, widziałam te twarze, które były tak miłe, uśmiechnięte, okay. Wiesz, nie czułam tego, że ktoś mi tam patrzy znudzony i czeka, dobra, następna, tylko po prostu cieszyli się tą chwilą razem ze mną. Niesamowite uczucie, no ja miałam po prostu łzy w oczach, tak poważnie, że się trochę rozkleiłam na początku, musiałam się wziąć w garść za chwilę, ale trochę mi się chciało płakać. No super, czyli to jest w sumie dla Ciebie najlepsza opinia taka, jak już ktoś przyjdzie na koncert i Ty widzisz tych ludzi, tak. I widzisz ten odzew i że to jest... Po prostu od razu wiesz, inna energia, od razu inaczej chce Ci się działać na tej scenie, nie? Jak widzisz, że kogoś to kręci. Mhm. To jest super. Super, tak. A jakie jeszcze koncerty planujecie? W sumie sezon koncertowy? Tak, sezon koncertowy trwa. Mamy w tym miesiącu, bo już mamy lipiec, tak, mamy już lipiec, mamy Tauron. Okej. Okay. Tylko którego to jest ten... Nie pamiętam no, daty, ale mamy Tauron. Ale macie po prostu zaplanowane takie tak. duże koncerty. Jeszcze mamy Męskie Granie, czy to był... Mamy Męskie Granie tak, w Krakowie, mamy Saltwave, mamy Great no September. Mamy też dwa letnie brzmienia przed właśnie Krzysiem Zaleskim, okay, także super. Chyba no. Wiem, mówię. A, czy może usłyszę? Tak. Może jakieś duet? Ojej, nie wiem, no to już. Ale w ogóle Saltwave super, w ogóle świetna scena, myślę, że w ogóle pokochasz tą scenę, bo tam no, po prostu no, jest magiczne miejsca, jeszcze w ogóle z takim repertuarem to... Myślisz, że się przyjmie? W ogóle myślę, że się przyjmie i myślę, że Ty będziesz po prostu super spełniona. No to super, to się nie mogę doczekać. To bardzo fajnie, że przed Tobą ten czas i w sumie w dobrym momencie też płytę wydałaś na wakacje, więc na pewno zostanie zapamiętana. No i właśnie już tak na koniec, Aniu, zrobiłaś to, masz swój album, jesteś na rynku, weszłaś z przytupem. Wszystko jest, masz super wytwórnię za sobą, więc tak naprawdę nie wiem, czego mogę Ci jeszcze życzyć. Szczęścia, no. Szczęścia. Generalnie z tego, żebym przestała się tak zamartwiać i żebym w końcu się ucieszyła z czegoś tak na poważnie, naprawdę, całym sercem chciałabym tego już sobie. Już włączała każdą stację radiową i tam leciały łezki. O Jezu, tak. Spalać z pilotem TVN, posłać łezki. To życzę Ci tego, żebyś właśnie zawsze się cieszyła z tej muzyki, bo w sumie to jest najważniejsze. Tak. I to na zawsze zostanie. Dzięki, tak. Bardzo mi miło. Ja też bardzo Ci dziękuję.